Oblicz wartość wielomianu wod x dla x równego minus 2. Czyli liczymy tak naprawdę w, pod x stawiamy minus 2, czyli w od minus 2. Jeśli liczę w od minus 2, to znaczy, że za każdego x wstawiamy minus 2. Czyli dostaniemy minus 2 do potęgi szóstej plus 5 razy za x znowu wstawiam minus 2, teraz do potęgi piątej, minus 2 razy za x wstawiam minus 2 do potęgi trzeciej, plus 1 druga za x wstawiamy minus 2 i minus 1. Policzmy. Minus do potęgi parzystej znika, 2 do potęgi szóstej to jest 64. Teraz będzie plus 5 razy. Minus do nieparzystej zostaje. 2 do piątej to jest 32. Dalej, minus do nieparzystej zostaje. Czyli mamy minus 2 razy minus. 2 do trzeciej to jest 8. Plus razy minus daje minus. 1 druga razy 2 to jest 1. I na końcu mam jeszcze minus 1. Czyli w od minus 2 wynosi. Może te 64 przepiszemy jeszcze. Plus razy minus daje minus. I teraz mamy 32 razy 5. Zamiast mnożyć przez 5, możemy pomnożyć tą liczbę przez 10, a następnie podzielić na 2. Czyli to razy 10 to będzie 320. Podzielone na 2 to będzie 160. Minus razy minus daje plus. I tu mamy minus 2 na końcu. Czyli w od minus 2 wynosi 64 minus 160 to będzie minus 96. I tu będziemy dodawać 14. Czyli w od minus 2 wynosi minus 82.